Także piątek rano, początek października, przyszły cztery róże od pana Ćwika, jeszcze dwie skalnice, ale przepraszam, smagliczki, co ja gadam. Natomiast krótko mówiąc, po prostu jestem zniechęcona takimi niepowodzeniami różanymi u mnie w północnym ogrodzie i jeszcze gliniastym. Nie wszystkie róże się sprawdzają. I idąc od lewej, Gärtnerfreude, to nie jest Gartenfreund, tylko malutka, wygląda jak miniaturka Gärtnerfreude, być może to można przetłumaczyć jako jakaś pociecha, szczęście ogrodowe, nie wiem, może się mylę, ale ona jest malutka, malusieńka, na porównanie tu jest róża, na przykład Angela, ona sięga może do pół łydki, albo i niżej, i druga jest Angela, Angela z niemieckiego, to raczej Angela, i dlatego ją kupiłam, że nie dlatego, że uważam, że jest jakąś super różą piękną z wyglądu, bo to było główne moje kryterium zawsze, a dlatego, że jestem zniechęcona brakiem sukcesu przy uprawie innych róż, które będę musiała na przykład przewieźć do mamy albo wykopać, bo nie rosną u mnie dobrze, wyglądają jak badyle, więc ta Angela jest słynna z tego, że mimo, że nie jest najnowszą różą, ona jest po prostu podobno niezawodna i tutaj zobaczymy. I to jest róża parkowa, druga parkowa róża dekora. No na razie tu tylko widać trochę listków, więc nic się nie wypowiem. Wyglądała po prostu ładnie w katalogu w internecie. Zawsze robię ten błąd, że się tym kieruję i potem nie zawsze zobaczymy, to będzie doświadczenie. I róża flamingo rabatowa, którą już mam, ale wydaje mi się, że w ogrodzie ona się na razie sprawdziła i ona jest pomarańczowa. Bardzo ładnie się krzewi, ma pąki, kwitnie do późna. Wydaje mi się, że ona się u mnie sprawdzi. Także te cztery zakupy róż, cztery róże od pana Ćwika. Nie z róże ogrodowe, dlatego że donice w tej chwili już u pana Herzego można dostać tylko w Więckowicach, czyli koło Tarnowa, a z Wrocławia jest tam daleko, a chciałam jeszcze kilka kupić w donicy, żeby się jeszcze przyjęły na ten sezon. Może, no bo wiadomo, że już lada dzień będą róże z gołym korzeniem, już zresztą można zamawiać. Niektórzy wysyłają po 10 października, inni po 20 października. Ja najczęściej kupuję właśnie u pana Chyrzego roze ogrodowe w rozarium i tu u pana Ćwika, czasami u kogoś innego, jeżeli jest róża, której szczególnie poszukuję. Ale tak jak mówię, jestem trochę podłamana tą sytuacją właśnie, że nie wszystkie mi tutaj się ładnie przyjmują. Także przejdę dosłownie na minutę tylko jeszcze szybko na część ogrodową, takim szybkim krokiem, żeby pokazać, jaka róża jeszcze kwitnie ewentualnie. Tutaj jest wszystko w trakcie reorganizacji, także jest taki Bangladesz, że się tak wyrażę, ale zobaczę jeszcze, czy ostatnie są jeszcze płatki na flamingo, które wsadziłam wcześniej. Tu widzę, że będzie kwitła róża, być może to jest róża jazz, na razie w pączku, ale nie wiem, bo plakietka się zgubiła, albo to jest rzeczywiście Gartenfreund, czyli nie Gärtnerfreund, tylko Gartenfreund, bo też gdzieś tutaj była. To jest z kolei przyjaciel ogrodu, róża, chyba się nie mylę, rabatowa. W końcu zakwitła drugi raz pomponella. U mamy to jest wielki krzaczor, tu u mnie w cieniu, no tak rośnie pomponella w cieniu. Tu musiałam ją podwiązać, bo jak wiadomo, jedną z cech tych róż jest to, że się pokłada. Ale wygląda fajnie, tu jeszcze jeżóweczka i tu jest ta róża flamingo, ona wygląda bardzo ładnie i bardzo zdrowo w przeciwieństwie do innych róż, tu na przykład jest róża Fillery, która o tej porze roku wygląda już jak badyl. I tu z tyłu są bracia Grimm, Gebrüder Grimm, ja myślę, że też ta róża się u mnie sprawdzi, widzę, że ona mimo tutaj trudnych warunków u mnie. Teraz jest już z kolei błoto w zimie, oczywiście z gliną, jaką mam, się robi twarda skorupa, wiadomo, o co chodzi. I tutaj, tu oczywiście są tle hortensje, to jest Silver Dollar, dobrze mówię, czy? Tak, Silver Dollar i tutaj jest Magic Matterhorn, no i oczywiście moja wspaniała Vanilla Fres, to jest okczas hortensji. Ale żeby jeszcze dokończyć temat róż, bo hortensje są teraz przewspaniałe, jak to w październiku, we wrześniu, tu jeszcze nawet parę miskantów, no name, jakie piękne te hortensje. Ale ta pompanella też przy rozchodniku całkiem nieźle. I jeszcze tu kwitnie zmieszana z tytonią
jeden z ostatnich kwiatów tej wysokiej róży, która była zakupiona jako róża PiS, czyli pokój. Ta róża bardzo mi się podoba. U mamy bynajmniej, nie wiem czy to jest ta, ale w każdym razie tutaj. Przepraszam, bo robię kroka i tak mi jakoś wyszło. Tu jeszcze się cofnę, żeby pokazać, jak kwitną zawilce japońskie. Naprawdę, to są świetne, świetne kwiaty. Tak a propos, widzę, że dużo ludzi kupuje róże Lovely Rococo. Ja mam ją też od pana Ćwika, od początku roku tego. I ona jest u mnie różą pienną. Trochę choruje, ale to jest pod koniec sezonu nic takiego. Właściwie jestem z niej bardzo zadowolona. Długo kwitła, bardzo... Bardzo fajna róża. Mam nadzieję, że przezimuje. Nie będę jej okrywać. Na pewno nie. Co to, to nie. I da, ale tu jest troszkę taka okryta krzewami, więc może da radę. I jeszcze ostatnie kwiaty na róży Pink Forest Rose. To też jest świetna róża. Nie wiem, czy nie dokupię jeszcze jednej Pink Forest Rose, bo ona naprawdę sobie tutaj radzi. Jeszcze z takich rzeczy, które mnie cieszą oprócz zawilców, jest ta dalia właśnie, która pierwszy raz w życiu udała mi się dalia, więc mnie tym bardziej cieszy. No i jak zwykle grzyb jakiś mi nawet urósł. No i te przeboskie nasturcje naprawdę co roku je sieję i jestem z nich chyba bardzo zadowolona. Ostatnie róża, bo reszta to już takie przekwitki. Ostatnie, no tu jeszcze nawet dziwaczki, oczywiście owoce ognika. I ostatnie róże to są te białe, też bez nazwy, no najmniej jakieś widocznie parkowe, tak myślę. Chociaż nie wiem do końca, jakieś kupione po prostu, prawdopodobnie jako parkowe w którejś szkółce tutaj z 4 lata temu, ale wyrosły na takie wielgasy 3-metrowe chyba. Albo coś z 2,50. Także pozostałe róże za bardzo już nie kwitną. Chociaż coś cały czas tu w ogrodzie, tak jak mówię, widać. I ten film głównie miał być i jest poświęcony tym nowym różom. Między innymi też dlatego, że jak później szukam, to nie mogę sama, a tu jeszcze begonie i nasturcje, nie mogę sama później znaleźć, gdzie, co, jak, nawet co kupiłam. A tutaj między innymi zawsze mogę się cofnąć i sobie sprawdzić. I na koniec życzę wszystkim dobrego piątku. I zaraz idę do komputera już na obowiązki niestety, ale chciałam rano tutaj właśnie przysiąść do tych nabytków nowych i kończę widokiem róży Pomponella. Ja wiem, że w cieniu ona nie wygląda tak spektakularnie, ale ja naprawdę mam tutaj duży problem od północnej strony. Uwielbiam róże, a róże nie wszystkie u mnie dobrze rosną, więc cieszę się, że w ogóle zakwitła i to jest drugie kwitnienie i dla mnie to jest sukces i nie mogę porównywać się z rabatami, jak ktoś ma w pięknym, słonecznym miejscu i po prostu muszę wycisnąć wszystko, co mogę z tego, co mam, prawda? Także liczę się z tym, że niektóre róże będę musiała wymienić na te zdrowsze, tak jak na przykład kupiłam tą Angelę, na zdrowsze i takie bardziej wytrzymałe w takich warunkach jak u mnie. Także wczoraj też w nocy wycinałam trochę krzewy, tylko pokażę jeszcze, skróciłam głuk, skróciłam, tu jest akurat rokitnik, skróciłam, tam z tyłu jest jeszcze chyba ałycza, jako taki, takie ogrodzenie, ale po prostu też część krzewów, które u mnie już się nie mieszczą, wykopię i zawiozę do mamy, gdzie jest jeszcze dużo areału, a ja chciałabym po prostu mieć więcej róż, ale takich róż, które nie będą tylko badylami i nie będą, tak jak ta filerii na koniec sezonu tu między hostami, taka biedna jakaś, tylko chciałabym takie, które będą jednak cokolwiek tutaj sobą prezentowały od początku sezonu do końca. Przecież wiemy, że róże mogą kwitnąć nawet do listopada przy dobrej pogodzie. Także życzę wszystkim dobrego piątku i to widok mojej pomponelki.